Trochę się ubrudziłaś, skarbie. Ty też. Gdzie? Tutaj. Wiesz, zawsze, kiedy tak uciekasz, to mnie się dostaje. Daj spokój. Możesz nie wierzyć, ale się o ciebie martwią. Tu jest bezpiecznie. Tato. Abs była dokładnie za tamtymi drzewami. No i? Urodzi lada dzień. Zajrzymy do niej tylko i wrócimy. Obiecuję. Załatwmy to szybko. No, moja córeczka mnie obroni. Co mam? O, rany. 78 rok. Nie mam jej w swojej kolekcji. Jest twoja. Tylko obiecaj, że już nic podobnego nie zrobisz. Umowa stoi. Czemu ci nie wierzę? Nie mam pojęcia. Chodź, szukajmy dalej. Musimy ją uwolnić. Spokojnie, nie bój się. Zobacz. Nie zrobimy ci krzywdy. I już dobrze. Niech to. Utknęła na dobre. Dobra. Abs, chodź tu. Masz. Przytrzymam ją. Okej. Dobra. Spokojnie, spokojnie. Spokojnie. Doktorze, jest pan tu? Tutaj, Owen. Co? Chodź tu i pomóż mi zatrzymać. Musi pan wrócić Owen. Do... Złap ją. Chodź. Ostrożnie. Dobra. Trzymasz mocno? Dawaj, Abs. Spokojnie. Już prawie. Okej. Ja pierdolę. Wszyscy pana szukają, musimy... Hej, hej! Tato! Co jest? Chodź! Dobrze się spisaliśmy. Doktorze, mamy dziewczynę. Kogo? Tę, o której gada Marlene. Była w tunelach. Ma tu na ręku starą bliznę. I nie jest zarażona. Niemożliwe. Już zaczęli robić badania, ale... Musi pan przyjść. Tato? Jest spleciony z mózgiem. Nie mamy wyjścia. Musi być inny sposób. Nie możemy usunąć grzyba bez zabicia nosiciela. Nosiciela? To dziecko. Nie szalka Petriego. Myślisz, że nie... Jestem tego świadom. I mimo to chcesz ją zabić. Nie, chcę opracować szczepionkę, która ocali miliony istnień. Ile świetlików zginęło za mnie? To był ich wybór. Pytasz się mnie, czy informujesz o decyzji? Ja chcę, żebyś zrozumiała. A gdyby to była Abby? Słuchaj, wszystko, o co walczyliśmy, wszystkie poświęcenia, te potworne... Szczepionka, wszystko to usprawiedliwi. Gdyby to była twoja córka, co byś zrobił? Abby. Przyniosłam jedzenie. Dziękuję. Słuchaj, Marlene. Zrób to. Dziękuję. Powiem Joelowi. Po co? Przemierzył z nią pół kraju. Ma prawo wiedzieć.
udanej operacji. To słuszna decyzja. Gdybym to była ja, chciałabym, żebyś to zrobił. Czy to... Abi? Nie! Nie patrz! Tato! Tato! Joel, błagam cię, wstań! Proszę, nie! Proszę, nie! Joel, wstawaj! Nie! Idź do diabła, pendejo. Zabiję was! Ej, co ty wyprawiasz? Meni! Sprzątam. Nie, chodziło nam o niego, to koniec! Nie możemy tak ryzykować. Mam to w dupie. Ma rację. Nie możemy ich zostawić. Jeśli ich zabijemy, będziemy tacy jak on. Nic nam nie zrobili. Tak? Spójrz na moją twarz. Pierdolę to, trzeba było stać na straży, jak ci kazałem. Z drogi! Ani kroku! Spokój się. Co? Cofnij się, kurwa! Spokój! Dobra! Zastrzelisz mnie? Dosyć! Spadamy. Abi. Hej. Spokojnie. Wszystko gra? Tak, ale... Co tam? Wszędzie cię szukałem. Wzywają nas. Isaac śle nas na front. Co? Poważnie? Niestety. Zbierajmy się. Już teraz? Tak. Vamonos. Okej. Dzień dobry. Abi. Jak zdrowie? Wspaniale. Mogłabyś mu kazać się tego pozbyć? Ach, próbowałam. Pasuje mi. To jest horrible. Bueno, musimy ruszać. Pilnuj go. Dla pana wszystko. Co dziś dają? Burrito. Znowu. Okej. Okay. Abi, co robisz? Hej, dajmy nas pierwsza damy teraz burritos. Halo, jest kolejka. Meni, co jest do chuja? Przepraszam. Stań w kolejce, jak wszyscy. Serki. Jedziemy na front. Halo. Robisz wiochę. Po co ci trzy? Odłóż jedno. Nie denerwuj się. Mel jedzie z nami. Meni. Puk, puk. Gotowa? Tak, prawie. Cześć. Hej. Przywrócili cię do służby? Ledwo. Pewnie pozwoliliby ci zostać. Wolałabym nie zbijać bąków. Owen się zgodził? A co on ma do gadania? Musimy jeszcze zabrać Alice. Hej. Postaraj się.
Alice z przodu. Mel jest w ciąży. No to się przewietrzy. Porozmawiacie sobie. Taktowny jesteś. Gracias. Jak sypiasz w ogóle? Kiepsko. Może chcesz coś z apteki? Nie, dzięki. To żaden problem. Nie, spoko, postaram się zmęczyć. Brałam dodatkowe zadania. Tak jak Owen. To znaczy? Nieważne. Hej, Manny. Dokąd to? Dwójka. S24 do dwójki. Byś wytrwał jak najdłużej. Obyś umarł bezboleśnie. Straciliśmy fermę? Tak. Planujemy ją odzyskać? Nie, Isaac mówi, że to mało ważne. Łowimy dość dzikich łososi. O co ci chodziło ze mną i z Owenem? Nie widziałam go od 2 tygodni. Ciągle zgłasza się na ochotnika. Rozmawiał z tobą? Mówił coś? Znaczy, widziałam go w kantynie, ale raczej się unikamy. Jackson nim wstrząsnęło. Nie przejmowałabym się. Kurwa! Zasadka! Trzymać się! Głowa nisko! Zabić te wilki! Oj! Laverga! Jesteś cała? Tak. Pieprzone blizny. Jak daleko do bazy? Kawałek. Jesteśmy na widoku. Chodźmy tam. Mordę. Kurwa, stary, trzymasz się? Chyba przeżyję. Pomogę ci. Hej, pokaż dłonie. Ruszamy. Wiem, już prawie. Otwórzcie bramę! Przepuśćcie ich! Mel. Co? Twoje plecy. Uciskaj jak najmocniej, okej? W mordę. Nic nie czułam. Hej! Mamy dwójkę! On ma ranę postrzałową dłoni. Hej. Dobrze się spisałaś. To prawie komplement. Idź po pomoc. Alice, zostań. Chodź, tędy. Siadł. Straciła dużo krwi, co? Źle, że ją wzięliśmy. Wyliżę się. Hej, a kogo my tu mamy? Hej, chodź tu. To Alice. Chodź, Alice. Dobry pies. Dzięki! Ci nowi rekruci. Nie ufam im. Jeszcze raz dzięki. Hej, Manny, zaczekaj! Wiecie, co się dzieje?
O wilku mowa. Hej wam. Jak tam melon? Jeszcze tylko kilka szwów i będzie dobrze. Lepiej ją namówcie, żeby trochę wyluzowała. Hej, Mel. Wyluzuj. No jasne. Słuchajcie, muszę coś przenieść. Może byście mi pomogli. Jasne. Nie uciekaj. Będę tutaj. Wyluzowana. Nora, zdążyłaś się odprężyć? Lada moment spadam do zachodniego. Kurwa, to Danny. Gdzie Owen? Nie wiem. Kilka dni temu zauważono blizny przy przystani. Posłaliśmy tam Danny'ego i Owena. Dziś rano strażnicy znaleźli Danny'ego przy płocie. Doczołgał się tutaj z kulą w brzuchu. Pięcie z blizny, hijo de puta! Isaac zdążył z nim porozmawiać, ale o ile wiem, nie wysłał tam nikogo więcej. A co z Owenem? Pytałaś Isaaca, co się stało? Próbowałam, ale spojrzał tylko groźnie i powiedział, że mam być cicho. Czyli wy też ani słowa. Owen to nie dziecko. Nic mu nie jest. Gdzie jest Isaac? Będę dyskretna. Powinien być w swojej kwaterze. Idę zobaczyć, co u Mel, więc dajcie znać, co i jak. Jasne. Szefie, Abby i Manny tu są. Nie daj mu zasnąć. Tak jest. Na górę. Słyszałem, że wpadliście w tarapaty. Nic poważnego. To tylko kilka zadrapań. Oni wyglądają gorzej. Chciałbym to częściej słyszeć. Tłoczno się tu zrobiło. Poczekaj do jutra. To jeszcze nie wszyscy. Co się dzieje, szefie? Te drobne potyczki. Nie możemy tego ciągnąć. Czyli co? Moglibyśmy zawrzeć rozejm. Ale ile czasu minie, zanim znów jakiś dupek od nich albo od nas wszystko schrzani? Nie. Musimy ich załatwić. Próbowaliśmy zaatakować wyspę. Nie w ten sposób. Nie całą armią. Za kilka dni rozpęta się burza. To będzie dobra okazja. Poprowadzicie pierwszą falę. Wybierzcie ludzi. Przygotujcie się. Chcę Owena. Kiedy wraca z Danny'im? Kto wygadał, Nora? Załoga Salt Lake nie ma przed sobą tajemnic, a? Czy Owen jest cały? Tak sądzę. To dlaczego nikt z naszych go nie szuka? Zastrzelił Danny'ego. Podobno w obronie jakiejś blizny. Bzdura.
Co proszę? Nie mógłby. To nieprawda. Twierdzisz, że Deni zużył ostatnie tchnienie na kłamstwo? Szefie, jeśli ludzie to usłyszą, będzie po nim. Jeśli ktoś go znajdzie, zamorduje go. To radzę wam przestać o tym paplać. Poszukam go. Przyprowadzę go i dowiemy nie. się. Przecież mamy jeszcze kilka dni. Mamy tylko jedną szansę. To ważniejsze od nas. A już na pewno od Owena. Jeśli się pojawi, jasne, pozwolę mu się wytłumaczyć. Poznamy prawdę. Potrzebujecie Abi. Okej? Jasne. Kumam. Świetnie. Obejrzyjcie plany i dobierzcie ludzi. Zjedzcie coś. Pogadamy później. Owen nie zabiłby do niego dla jakiejś blizny, nie? Co? Nie. Abi, nie! Wrócę jutro rano. Musisz mnie tylko kryć. Isaac cię zabije. Nie przed atakiem. Przecież mnie potrzebuje. Jeśli Owen gdzieś jest, jak niby zamierzasz go znaleźć? Wiem, gdzie będzie. Zabiję cię! Co? Serio, skończ już! Okej. To może podejdź i podziwiaj ze mną widok. Piękny. Mega. No weź. Weszliśmy tak wysoko, żebyś miała tu wymięknąć na sam koniec? Tak. Tak. Miałam tylko wejść, więc... Oto, co teraz zrobimy. Przywleczysz swoje dubsko tutaj i usiądziesz na krawędzi. Możesz też klapnąć na miejscu dla dzieci. I sobie popatrzymy. Mamy trening. Serio? Nie byłoby nas jeden raz. Nie. Przegadamy to? Późno już. Ta. Okej. Nie. Nie, jest za wysoko. O mój Boże. Wiesz, nie potrafię tak dłużej żyć, Abi. Owen. Mówię poważnie, zerwę z tobą, Owen. Zawsze cię kochałem! Nie! Owen! Tu jestem, dupku! Skoczyłaś? A ja nie widziałem? Myślałam, że utonąłeś. I chciałaś mnie uratować. Nie. Upewnić się, że utonąłeś. Znalazłem coś świetnego. Co? Popłyń za mną, tu sama zobaczysz. Yeah.
miejsce? Nie wiem. Zwiedzamy dalej? No kurwa. Zupełnie jak w jakimś zoo. Dziecięce ciuchy. Mieszkała tu rodzina. Spójrz na te rysunki. Co się z nimi stało? Może dołączyli do wilków. Albo zabiły ich blizny. Optymistka. Tak. Widzisz? Mówiłem, mają cętki. Tak, tak. Chcesz, żebym zwolnił? Nie. Chodzi o to. O to, prawda? Obrzydza cię to. No łaps. Przepraszam. Nie przepraszaj. Mów do mnie. Wiem, że nie mamy tropu, ale... Ale Joel wciąż żyje. Wiem. I co zrobimy? Wracajmy. Zdążymy na szkolenie. To idź. A co z tobą? Ja posiedzę tu trochę z fokami. Przepraszam. Już mówiłem. Nie przepraszaj. Hej. Hej. Wszystko gra? Tak.
Zły moment? Nie, nie. To co tam? Mamy rozkazy? Tak, ja. Ty pierwsza. A to co? Klimatycznie. Poczekaj na pełny efekt. Usiądź. Podziwiaj widok. Teraz spróbuj. Jak? Ładny widok. Idź ty. Nie znasz się. Miałam skłamać? Tak, oczywiście. Ona uwielbia te całe święta, a to nasza rocznica, więc... Uważam, że to urocze. Uważam, że możesz spierdalać. Chciałabym mieć kogoś, kto wydziergałby mi skarpetę. Nie zasługujesz. Na skarpetę czy na miłość? Czemu masz taki dobry humor? Mam? Olej wieczorny trening. Abi, kiedy księżyc wschodzi... Znalazłam brata Joela. Jest w osadzie w Wyoming. Skąd to wiesz? Złapaliśmy kilka świetlików, z którymi służył. Sądziłem, że odszedł z 10 lat temu. Tak. Więc, czy oni mieli z nim jakiś kontakt? To trop. Muszę go zbadać. Słuchaj, nawet jeżeli on tam jest, jeśli go znajdziesz, może nie wiedzieć, gdzie jest Joel, nie? Mówiłaś reszcie? Wszyscy są ze mną. Nawet Mel. Możemy ruszyć za tydzień. Isaac nigdy nie pozwoli nam opuścić bazy. Już pozwolił. Nie pierdol. Isaac ceni sobie sprawiedliwość. A wie, co zrobił Joel. Hej. Siedzimy w tym razem, tak?
Zaląk się w nich. Grzech. Wyzwól ich. Niech zaznają mego. Yara! Gdzie druga apostatka? Podciąć jej skrzydła. Masz. Yara. Demony są blisko. Odetnij ją. Ona jest jedną z nich. Lew! Uważaj. Trzymaj się mocno. Dobra. Moja ręka. Wiem. Skup się na oddychaniu. Wdech i wydech. Spokojnie. Wdech i wydech. Sprawdź te drzwi. Upewnij się, że nie ma tam zarażonych. Nie chcą się otworzyć. Szukaj dalej. I co? Nie. Wilczyco, tutaj. Wejdźmy do środka, zanim ktoś nas zauważy. Zamknij. Oh.
Wiesz, jak to zrobić? Potnij to na pasy. Oprzyj się. Okej. Poruszaj nią, okej? Gotowa? Dzięki za pomoc. Kręci się tu sporo ludzi. Choćby było z nią źle, wynieście się stąd do jutra. Damy radę. No nie ma, kurwa, litości. Isaac cię tutaj przysłał? Nie przysłał. A to co? Zanim go naprawię, muszę go rozebrać. Okej. Chcesz? Dzięki. Jak wolisz. Danny nie żyje. No tak. Powiesz mi, co się stało? Poszliśmy wyczyścić mały obóz. Kilka blizn i... walnąłem jednego w głowę. Mocno. Gość upadł. Jego broń leżała obok. A on po nią nie sięgnął. Tylko spojrzał na mnie. Był stary. Zmęczony. I był... gotowy. Zabiłem wiele blizn, ale... wpierdolę. Nie dałem rady. Oczywiście Danny strasznie się wkurwił. Miałem dość. Kazałem mu spierdalać. A on wymierzył do mnie z broni. Chwyciłem ją i... najpierw nie wiedziałem, który z nas oberwał. Broniłeś się. Przestań. Zajmę się tym. Pogadam z Isaaciem. Jestem zmęczony, Abby. Nie chce mi się dłużej walczyć o coś, co gówno mnie już obchodzi. Chcę szukać świetlików. Koniec za plotką. Może to coś więcej. Świetliki się nie przegrupowują. Odeszły.
To trop. Muszę go zbadać. A co z Mel? Tu będzie bezpieczna. Okej. Okay. Pogadamy rano, jak wytrzeźwiejesz. Nie rób tego. Niby czego? Nie traktuj mnie jak kurwa wariata. Ty też to czujesz. Gdyby świetliki były w Santa Barbara, poszłabym w przeciwną kurwa stronę. Co? Nic. Sorry, że dorosłam. Też mógłbyś. Tak, a jak mam to zrobić, Abby? Mam znaleźć zabójców moich bliskich? Poznęcać się? Torturować, dopóki nie zadławią się własną... Abby.